No bo jeżeli jest analiza ustna, to ona mówi o czym? Że wyraża się urbanistyczną aprobatę, bo może zgodę to nie, bo zgoda od zgody jest rada, ale urbanistyczną aprobatę, że można przystąpić do zmiany, ale ta zmiana jest nigdzie nieokreślona, bo nie ma dokumentu na piśmie, która by to była tą analizą, bo jest ustna zgoda. Tak zrozumiałem z wypowiedzi pana dyrektora, że jest zgoda ustna, która zostanie dosłana. Bardzo proszę, pan burmistrz Artur Kozioł. Jeżeli oczywiście państwo potrzebują szczegółowych informacji, wydawało mi się, że po komisji budżetu państwo zapoznali się przede wszystkim z wnioskodawcami, bo przecież to nie jest tak, że ja składam wniosek, tylko dokładni właściciele konkretnego przedsięwzięcia dzisiaj po prostu chcą jakby rozwinąć swoją działalność gospodarczą. Przypomnę, płatnicy podatku od nieruchomości. I stąd się wzięła ta inicjatywa, żeby po prostu pomóc szybciej przedsiębiorcom jakby swój obszar rozwinąć. W obszarze COVID-u czy w obszarze takim, jakim dzisiaj żyjemy, to nie jest pierwsza rzecz, którą po prostu pomagamy przedsiębiorstwom w przyspieszeniu procedury, dlatego że nasza procedura będzie trwała trochę dłużej, więc chyba to był główny powód, czyli czas. Czas wynikający z potrzeby przedsiębiorców. Proszę uwierzyć, nie z potrzeby burmistrza. Dziękuję. A jeżeli chodzi o jakąś analizę dodatkową, jeżeli macie jakąś wątpliwość państwo, to bardzo proszę, oczywiście możemy wrócić do komisji, tylko ja mówię, my występujemy z punktu widzenia wniosku przedsiębiorców, którzy realizują swoją inwestycję. Tyle mogę na ten temat powiedzieć tylko. A przypomnę, że to nie jest uchwalenie, żeby państwo zrozumieli, że dopiero procedurę rozpoczynamy, więc proszę nie żądać od nas odpowiedzi, bo przecież ta uchwała do państwa wróci z pełną dokumentacją i z pełnym również wyłożeniem, konsultacją, bo taka jest procedura miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze pan dyrektor Paweł Grochot. W uzupełnieniu wypowiedzi pana burmistrza chciałem jeszcze poinformować, że zgodnie z ustawą o planowaniu zagospodarowania przestrzennym burmistrz przeprowadza analizy, nie jest określone, w jakiej one to mają być formie, czy to ustnej, czy to pisemnej, więc my takie analizy przeprowadziliśmy przed przygotowaniem projektu uchwały. Natomiast chcemy dodatkowo uzupełnić o tutaj wersję pisemną takiej analizy i taką analizę niezwłocznie udostępnimy. Dziękuję. Ale bardzo proszę. Tak, jeszcze powiem do pana dyrektora. Jeżeli państwo mają jakąkolwiek wątpliwości, proszę złożyć wniosek o ściągnięcie tej uchwały, ale proszę nie żądać od nas, bo to nie jest procedura już dzisiaj uchwalenia przez państwa planu. Więc myślę, że te odpowiedzi i wątpliwości w związku z całą procedurą rozstrzygną się w myśl procedury, którą państwo dzisiaj zgodzą się rozpocząć. Tu trzeba być bardzo precyzyjny, bo często mylimy ten proces uchwalenia od rozpoczęcia procesu. Proces jest na wniosek właścicieli gruntów, którzy chcą dzisiaj rozwinąć swoje inwestycje. Jeżeli jest jakikolwiek problem z tym, to proszę złożyć wniosek o ściągnięcie. Ja poproszę, żeby Rada ściągnęła tą uchwałę dzisiaj, jeżeli jakakolwiek wątpliwość jest. Szkoda tylko, że po komisji tej wątpliwości nie usłyszałem, bo pewnie bym mógł ją rozwiać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Relich, ad vocem. Dziękuję bardzo. Zdecydowanie zgadzam się z panem burmistrzem, że tutaj jak są jakiekolwiek wątpliwości, to musimy je rozwiać. Zdecydowanie zgadzam się, zresztą bardzo ważne sprawy, że na wniosek mieszkańców, oczywiście tak, pragnąłbym tylko państwu przypomnieć, że kilka miesięcy temu klub radnych złożył projekt uchwały o przystąpienie, podkreślam, przystąpienie, czyli bliźniacza uchwała jak ta, bo o przystąpienie do planu i wtedy urzędnicy miasta i gminy Wieliczka, jak również koledzy radni zagłosowali przeciwko wprowadzeniu tego punktu pod obrady i głosowaniu uchwały o przystąpieniu, a podstawowym argumentem było nieprzedstawienie przez wnioskodawcę analizy zasadności przystąpienia do zmiany planu. Podstawowy argument możemy, nie mówię tutaj o tym dlatego, żeby robić śledztwo, tylko dlatego, żeby przypomnieć sytuację, która miała miejsce. I teraz jeżeli w uchwale, szanowni państwo, a wydaje mi się, że traktujemy naszych mieszkańców i siebie samych tutaj również na poważnie,
to prosiłbym, żeby, no bo to troszeczkę, w mojej ocenie troszeczkę uwłacza powadze naszej Rady, jeżeli w projekcie naszej uchwały, którą przyjmuje Rada, piszemy, że burmistrz przeprowadził analizę, no to jednak, czy to w myśl kodeksu postępowania administracyjnego, czy to w myśl przepisów o samorządzie. Jesteśmy organem publicznym, który działa w oparciu o dokumenty. Argumentowanie, że jeżeli burmistrz przeprowadził analizę i niemożność poparcia tej analizy dokumentem podpisanym przez urbanistę, no jest, dla mnie to jest co najmniej niewystarczające, a mówię o tym dlatego, że pamiętam jak dziś sytuację sprzed kilku miesięcy, w której to brak tej analizy na piśmie, którą później burmistrz wykonał, przypominacie sobie Państwo, jeżeli chodzi o obszar B, była przedstawiana na komisji, szeroko dyskutowana, była tam opinia prawna, opinia o ryzykach, różne rzeczy, prawda, były podejmowane, powstał dokument. A dzisiaj mamy wniosek, wiele wniosków nie, tutaj się zgadzam z panem kierownikiem, co do zasady, oczywiście jeżeli wnioskuje ktoś totalnie niezgodnie ze studium, dlatego te wnioski w ogóle nie trafiły do dzisiejszego projektu uchwały, trafiły te, które w opinii Urzędu Miasta i Gminy pasują do studium. Brakuje nam tej analizy, urząd twierdzi, że tą analizę posiada ustną, okej, mniej jej brakuje, a mamy aspekt przystępowania do zmiany planu. No, ja tutaj dostrzegam co najmniej niekonsekwencje w działaniu organu. Bardzo dziękuję. Pan burmistrz Artur Kozioł. Ja tylko mogę powiedzieć, że zgadzam się, jeżeli pan złoży wniosek o ściągnięcie, bo rozumiem, że posiedzenie komisji było dla pana za krótkie i widocznie niezbyt pełna informacja tam została uzgodniona, no to proszę odesłać do komisji, złożyć taki wniosek i ja tutaj tylko to mogę powiedzieć. To jest, my przedstawiamy dzisiaj wniosek przedsiębiorców, którzy chcą szybciej po prostu rozwinąć swoją działalność. Jeszcze raz przypomnę, to jest proces tylko rozpoczynający, więc jeżeli tu jest jakaś wątpliwość, to proszę bardzo, bo rozumiem, że tak jak pan mówi, tu nie chodzi o złośliwość, tylko chodzi o przyspieszenie pewnych rzeczy. Myślę, że na najbliższej sesji możemy dalej procedować w sposób taki, jak państwo dalej po prostu wymagają, nie ma żadnego problemu. Pani radna Małgorzata Przetarczak. Dzień dobry wszystkim obecnym, dziękuję za głos. No właśnie, nasuwa się takie myślenie, słuchając wypowiedzi pana dyrektora, słuchając wypowiedzi pana burmistrza. Nie chodzi nam o to, żeby zdjąć to z porządku obrad, że z czymś się nie zgadzamy. Aczkolwiek według argumentów, że te wnioski, było dużo wniosków, czy więcej wniosków, ale nie wszystkie były zgodne ze studium, no to może należałoby się pochylić nad całą sytuacją w gminie, tym, że ludzie wnioskują o zmiany, chcą budować domy, chcą zmieniać, chcą płacić podatki, bo właśnie tutaj padło też takie sformułowanie, że chcą się osiąść, chcą i są też płatnikami podatku od gruntów. Dlatego może należałoby się właśnie nad ich potrzebami pochylić i no jak najszybciej przystąpić do studium, aby mieszkańcy nie uciekali do innych gmin i nie kupowali działek w innych gminach, tylko po prostu tutaj u nas. Na nasze maile radnych przyszły również maile mieszkańców Wieliczki, którzy... Chcecie państwo coś dodać? Bo nie wiem, bo jakoś tak nie mogę zebrać myśli, kiedy państwo przeszkadzają. Chodzi nam o wszystkie obszary, nie tylko obszar B i proszę obszar... Proszę kontynuować wypowiedź, dobrze. B, który ciągle jest, D, który ciągle jest zmieniany punktowo, bo również są inne obszary w gminie, które też no, wymagają zmian, aby gmina się rozwijała i też, żeby mieszkańcy mogli wpłacać te podatki do naszego budżetu. Dziękuję bardzo, że państwo pozwolili mi się wypowiedzieć. Pan radny Piotr Ptaga, dowodzem. Pan burmistrz, przepraszam, Artur Kozioł. Jeżeli bym prosił, to dobrze by było, żeby... bo państwo wiedzą, że realizują studium, że państwo jakby kontynuują po prostu ten proces planistyczny poprzez swoje uchwały,
Ja bym jednak prosił, żeby jednak moje uwagi do poprzedniego studium przeglądnąć, które przyjąłem, które odrzuciłem, tam będzie dużo odpowiedzi. Ja je mam cały czas na gabinecie, to jest kilkaset uwag, które przyjąłem i tam jest dużo odpowiedzi, które procedury chciałem jakby przyspieszyć. Więc rozumiem, że mamy wątpliwość i to obszar planistyczny jest w kompetencjach Rady i go realizujemy. Dzisiaj, jeżeli Państwo mają wątpliwość co do tej, żeby nie robić całego worka, do tej przestrzeni tych kilku przedsiębiorców, ważnych przedsiębiorców, to proszę po prostu to złożyć wniosek o ściągnięcie i tutaj nikt się nie obrazi, bo jeżeli jest wątpliwość jakaś przy planie czy przy studium, nie powinno być wątpliwości. Więc jeżeli jakakolwiek jest tutaj wątpliwość, tak jak pan radny Michał Relik powiedział, była wątpliwość przy jednym przestrzeni, zostało ściągnięte, nikt się nie obraził. Jeżeli tutaj jest jakakolwiek wątpliwość, proszę ściągnąć, tylko ja przypominam, że rozpoczynamy procedurę. Państwo poprzednie dokumenty często rozpatrywali też przy uchwale już, uchwale, nie procedowaniu, przypomnę. Procedowanie jeszcze było przez poprzednie rady przygotowywane, jeżeli chodzi o studium, więc dzisiaj mówimy o konkretnym przypadku i jeżeli Państwo mają konkretnie do tej sprawy jakieś uwagi, to proszę złożyć wniosek. Myślę, że to jest kwestia tygodnia czy dwóch i możemy wrócić do tematu, jeżeli tutaj jest rzecz, bo wydaje mi się, że w tym trudnym czasie myślę, że warto się jeszcze raz spotkać, żebyśmy to spróbowali doprecyzować. Jeżeli by to ten problem pojawił się na komisji, chyba że tutaj pan przewodniczący coś uprecyzuje, o czym nie wiem, no to myślę, że udałoby się to zrobić po prostu szybciej, ale chyba te inwestycje znacie wszyscy, o których mówimy w tym wypadku, więc trudno, żebyśmy nie znali. Dziękuję. Pan radny Piotr, tak ad vocem, proszę. Ja chciałbym tylko dodać i sprostować, żebyśmy więcej nie mówili mieszkańcom, że my nie procedujemy czegoś. Jesteśmy w trakcie procedowania studium dla wszystkich obszarów, dla całej gminy, czyli dla północy, miasta, południa. Jesteśmy w trakcie procedowania. Przepadło nam procedowanie, które trwało 4 lata, czyli od 2016 roku do 2020 roku, które, jakby to powiedzieć, Państwo odrzuciliście i ponownie w tamtym roku przystąpiliśmy do nowej procedury tego samego studium, czyli tych samych kierunków rozwoju dla naszej gminy. Jesteśmy w trakcie tego, ale dopóki nie skończymy studium, nie możemy przystąpić do zmian w obszarach ABCD, dlatego że te obszary dzisiaj są obszarami rolniczymi, szczególnie te, o których pani mówi, czyli na południu. Tam nie ma odrolnień na dzień dzisiejszy i dopóki nie będzie tych odrolnień, nie będziemy mogli tych obszarów zmieniać w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. I jak najszybciej chcemy to mieszkańcom, żeby mieli taką możliwość udostępnić, ale po uchwaleniu studium, które będzie może na koniec tego roku lub na początku przyszłego. Oby było to jeszcze w tym roku, żebyśmy mogli przystąpić, ale to jest procedura wieloletnia. Te wnioski, które zostały tutaj złożone, to są wnioski, które mają zgodność ze studium. Żaden z tych wniosków nie jest niezgodny ze studium. Jeżeli chodzi o głosowanie przeciw tamtej uchwale, o której Państwo wspominacie, to chyba byłem jedynym, który głosował przeciw, bo miałem swoje zdanie i nie miałem zdania, że brakuje tam właśnie tej opinii, tylko miałem zupełnie inne, jeszcze były inne punkty, które wnioski, o których mówiłem, inne powody, dla których ta niezgodność moim zdaniem była. I jakby to powiedzieć, wszystkie te moje wątpliwości zostały potwierdzone przez wojewodę. W tym wypadku jest zgodność ze studium. Ja nie widzę żadnych powodów, żebym nie musiał nad tym głosować. Dla mnie to jest zbyt prosty temat. Jeżeli ktoś chce, to wrócić do Komisji Budżetowej na ten temat. Ja więcej nic nie powiem, a jeżeli pan dyrektor jeszcze ma coś do powiedzenia, to chyba tylko to, że nie ma tej opinii, ale z tego co wiem, była opinia ustna i nie dlatego pan dyrektor powiedział, że są tylko te cztery, bo te cztery sobie tak wymyślił, tylko że pozostałe wnioski, które były niezgodne ze studium. A tych wniosków mieszkańców, jakby tak zliczyć od 2010 roku w obszarze A, to chyba będzie setki. I nie możemy tego zmienić, dlatego że od 2016 roku nie możemy uchwalić studium, które jest dla wszystkich mieszkańców.
I to była wina nasza, czyli wszystkich radnych, którzy podejmowaliśmy decyzję w 2020 roku i nie przyjęliśmy studium, nad którym 4 lata pracowaliśmy. Dziękuję. Dziękuję. Nie widzę dalszych głosów w dyskusji, zatem proszę o przygotowanie głosowania. Wstąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bieliczka, obszar D. Również proszę pan radny Paweł Grochot. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bieliczka, obszar D. Chciałbym tutaj wnieść autopoprawkę w samym tytule w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bieliczka, obszar D, dla obszarów miejscowości Węgrzce Wielkie w rejonie linii kolejowej nr 94. Oraz autopoprawka w paragrafie pierwszym. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bieliczka, obszar D, w zakresie obszaru zlokalizowanego w miejscowości Węgrzce Wielkie w rejonie linii kolejowej nr 91, zwanym dalej planem miejscowym, oraz w uzasadnieniu plan ma na celu umożliwienie bardziej efektywnego wykorzystania terenów. Uchwała dotyczy przystąpienia do sporządzenia planu, jak wspomniałem, planu miejscowego w obszarze D w rejonie Węgrzce Wielkich, w rejonie strefy aktywności gospodarczej, która się obecnie będzie tworzyć. Tam mamy prawie w większości obszaru ujętego w załączniku obszary o przeznaczeniu tereny produkcyjnych, produkcyjno-usługowych. Ta zmiana planu ma na celu przede wszystkim korektę układu drogowego. Tak jak wspomniałem, w około 90 kilku procentach ten obszar objęty jest właśnie przeznaczeniem produkcyjno-usługowym. Tutaj na wniosek też inwestora burmistrz przygotował projekt takiej uchwały w celu właśnie, tak jak wspomniałem, przede wszystkim zmiany korekty układu drogowego i analogicznie jak do poprzedniej uchwały takie analizy zostały wykonane, przeprowadzone ustnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ten projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu, Mienia i Rozwoju Gospodarczego. Bardzo proszę pana Piotra Ptaka o przedstawienie opinii komisji. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z państwa pragnie zabrać głos? Pan Michał Relich, proszę. Dziękuję uprzejmie. Panie burmistrzu, panie dyrektorze, szanowni państwo. Wprowadzamy korektę dla obszaru, który częściowo, znaczy w studium jest całkowicie przemysłowo-usługowym, a w obowiązującym planie jest częściowo przemysłowo-usługowym, częściowo rolnym. I chciałem teraz, jakie są te kierunki działań gminy, jaka jest intencja, która nie jest opisana w uchwale, no bo nie mamy dokumentu analizy. Co tak naprawdę chcemy oprócz układu komunikacyjnego zmienić? W jakim kierunku będziemy przystępować? Większy obszar w studium jest przemysłowo-usługowy. Wycinamy z tego obszaru w studium, wskazujemy pewien obszar, który jest obszarem częściowo w planie zagospodarowania przemysłowo-usługowym, a częściowo rolnym. I pod tym kątem chciałbym wiedzieć, w jakim kierunku gmina idzie, co będzie chciała, nawet jeżeli nie zawieramy tego w uchwale, to chciałbym, żebyście państwo opowiedzieli o tych kierunkach wynikających z ustnej analizy, w jakim kierunku będziemy zmierzać, jeżeli chodzi o przeprojektowanie układu komunikacyjnego, no to już padło. A czy coś jeszcze, przeznaczenia również? Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz. Zaraz pan dyrektor doprecyzuje, ale przypomnę, że mówimy o strefie aktywności gospodarczej, która ma swoje studium wykonalności i swój projekt unijny, który realizujemy.
jak również mówimy o obszarze nieruchomości, które są w posiadaniu gminy, jak również o obszarze, które są w posiadaniu przez osoby prywatne. Założyliśmy ten plan już kilka lat, że strefa aktywności gospodarczej będzie w tym obszarze zagospodarowana, ale zmieniły się pewne uwarunkowania. Na przykład pierwsze uwarunkowanie, że powstaje tam nowa kolej, jak przypomnę, tak zwane piekiełko. Drugie uwarunkowanie takie, że powstał zjazd autostrady na obszarze Podłęża. Więc tych zmian tutaj jeszcze w zagospodarowaniu tego terenu będzie mieć kilka, dlatego że należy bardzo uważnie rozważyć do tych planów, które znamy. Bo państwo już przystępowali jakby do procedowania wniosku odnośnie strefy aktywności gospodarczej w Węgrzcach Wielkich. Do tych planów będziemy jeszcze wprowadzać kilka korekt po to, żeby udało się w porozumieniu z gminą Niepołomice złączyć strefę aktywności w Węgrzcach, tak żeby ją bardziej udrążnić, jak również bardziej odciążyć nasz obszar i połączyć szybciej do autostrady po to, żeby stać się bardziej atrakcyjnym. To jest taki główny po prostu nasz kierunek. Wnioski w tym obszarze trzeba się liczyć, że będą przychodzić od osób, które kupują grunty, czyli od przedsiębiorców, którzy tam chcą zainwestować. Jak państwo widzą, te grunty są bardzo rozproszone w wielu przypadkach, więc na pewno ten układ drogowy będzie cały czas po prostu zmieniany i będzie prośba również, żeby wprowadzać korekty do planów istniejących. Tak samo robiliśmy w strefie aktywności w Brzegach i chcę zwrócić uwagę, że to odniosło duży sukces. Sukces finansowy dla gminy również, dlatego że sukces po prostu podatkowy, sukces miejsc pracy, tak, i sukces jakby zagospodarowania w sposób, no, wydaje mi się bardzo taki przyjazny, jeżeli chodzi o centrum logistyczne. Czyli ten układ transportowy będzie ciągle przez nas po prostu dyskutowany. W tym wypadku przedsiębiorca zakupił grunty, tak, większość gruntów lub jest w trakcie realizacji niektórych gruntów, tego nie mogę do końca sprecyzować, bo nie znam aktów notarialnych, ale wystąpił do to, żeby mógł po prostu od razu rozpocząć bardziej efektywne projektowanie po prostu swojego przedsięwzięcia. Nie wiem, panie Michale, bo będzie pan zadawał pytanie, ale nie wiem, na której wersji pan zakończył moje słuchanie. Okej, okay, to ja tylko to chciałem powiedzieć, że wrócimy jeszcze do tego obszaru Węgrzy Wielkich kilkakrotnie, dlatego że on jest ważny. Pamiętajcie państwo, że szanowni radni, że musimy osiągnąć efekt strefy aktywności gospodarczej. No tak się też złożyło w tym całym nieszczęściu, że jesteśmy zlokalizowani w takim obszarze, że możemy stać się atrakcyjni z punktu widzenia obszarów również centrów logistycznych. I widać, że to zainteresowanie po prostu dzisiaj się po prostu pojawia. Każde nowe rozwiązanie komunikacyjne, które odciążałoby nasz teren w tym obszarze, powinno spotkać się z naszą przychylnością. Myślę, że dalsze prace nad tym obszarem, jak pan dyrektor już przedstawiał, one stworzą po prostu jeszcze większą efektywność przez zakupujących grunty. Dziękuję. Dziękuję. Pan Piotr Ptak ad vocem. Tak, dlatego że też chciałbym zwrócić uwagę na to, że w 7 punkcie włączaliśmy do dróg publicznych układ drogowy, który został już wykonany właśnie w tej strefie i on jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, więc analogiczne jest to, żeby wprowadzić taki układ, jaki już jest teraz wykonany, więc nie jest to jakieś szukanie tutaj jakichś nie wiadomo rzeczy, tylko konkretnie pod to, co zostało już też wykonane i to, co powiedział burmistrz, będzie w przyszłości mogło być realizowane. W szczególności mówimy o węźle, o połączeniu strefy Kokotu w Węgrzce i w Węgrzce Niepołomice. I do tego układu musimy się właśnie przygotować, właśnie taką punktową zmianą, bo też nie mamy teraz studium, które moglibyśmy, na podstawie którego moglibyśmy pracować. Dziękuję. Jeżeli, przepraszam, mogę jeszcze słowo, pan przewodniczący pozwoli? Bardzo proszę, panie burmistrzu. Trochę jakby wspólnie nauczyliśmy się na pewnych błędach, bo tak jak powiedziałem, mamy procedowanie planu, który rozpoczęła poprzednia rada przez obecną radę.
Dlatego bym jeszcze raz bardzo prosił, gdyby się pojawiły jakiekolwiek wątpliwości co do planów i studium, to żeby to jednak zatrzymywać na poziomie komisji w ten sposób, że możemy to jeszcze bardzo przygotować. To już była taka nasza ciężka praca przez ostatnie miesiące, że możemy dojść do po prostu pewnego konsensusu. Jeżeli Państwo mają jakiekolwiek wątpliwości, żeby tego nie procedować, proszę to po prostu zgłaszać. I myślę, że to nam po prostu ułatwi no, w tych trudnych obszarach wspólną pracę i przyspieszenie. I też jakby studium czy plan to jest jeden z najważniejszych dokumentów, więc on też jakby tutaj ma być przesłaniem rozwojowym, a nie jakimikolwiek po prostu wątpliwościami. Więc tu bym prosił, że jeżeli Państwo na komisji uznają, że należy czegoś nie procedować, nawet jak my to złożymy, to proszę złożyć wniosek o to, że jeszcze potrzeba więcej czasu i do tego się po prostu Pan Dyrektor zawsze przychyli w moim imieniu. Radny Michał Relich. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał ponowić pytanie, czy w związku z tym poza regulacją układu drogowego dojdzie do zmian przeznaczenia tych nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego po zmianie, które w zdecydowanej większości dzisiaj są u PU. Czy przewiduje wnioskodawca zmiany przeznaczenia, te kierunki związane z połączeniem komunikacyjnym z niepołomicką strefą? Znamy, pan burmistrz często o tym też mówił, o tych dalekosiężnych planach gminy. Tylko chciałbym wiedzieć, czy dojdzie do przeznaczenia zmian, ponieważ inwestor, czy też inwestorzy biznesowi, gmina, to są nie jedyne osoby prawne, czy też osoby fizyczne, które posiadają własność na tym terenie, który jest objęty obszarem. Również mieszkańcy, którzy sprzedadzą, nie sprzedadzą, zostawią. Chciałbym dlatego w związku wiedzieć, czy występujemy do przystąpienia i zamierzamy oprócz regulacji układu drogowego, o którym wielokrotnie panowie powiedzieliście, również zmienić przeznaczenie. A druga część, bo też nie jestem do końca biegły, jeżeli chodzi o prawo budowlane, jest możliwe, żeby powstały drogi w innym układzie niż było to przeznaczone w planie narysowane? Jest to możliwe z warunków technicznych. Okej, dobra, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan burmistrz. Jeżeli mogę, to według mnie przedsiębiorca powinien tak zrobić, że powinien, jeżeli już przystępujemy do zmiany planu, tak, to powinien się przede wszystkim trzymać zgodnością ze studium. Jeżeli wpłyną wnioski, ale również też mogą wpłynąć protesty, proszę zauważyć, więc na tym znowu rozpoczynamy procedowanie. Czyli patrząc na zgodność ze studium, procedujemy plan. Jeżeli wpłyną takie wnioski, to myślę, że powinniśmy je po prostu rozważyć, dlatego że one powinny być zgodne ze studium. Tutaj wyraźnie zapis jest efektywnego wykorzystania jakby nieruchomości czy obszaru działek, które są na tym po prostu terenie. Ale proszę uwierzyć mi, znowu to jest rozpoczęcie procedury. Jeżeli pan radny by chciał zobaczyć wniosek na przykład przedsiębiorców, którzy składają, to on tam wyraźnie wskazują jakby pewną przestrzeń, w której chcą procedować i też myślę, że na komisji moglibyście państwo zawsze te wnioski po prostu przeczytać, bo to nie jest, przepraszam, to nie są nasze wnioski, to są wnioski często osób, które chcą znowu przyspieszyć pewien proces procedowania. Ja mówię, no, jeżeli jest zgodne ze studium, no to jest trochę łatwiej. Najgorzej, jak trzeba zmienić studium i plan, ta procedura jest trochę dłuższa. Ale jeżeli pan radny będzie chciał, to pan dyrektor udostępni tą korespondencję. Dziękuję. Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń do dyskusji. Zatem proszę o przygotowanie głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka, obszar D, z tą autokorektą zgłoszoną, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie zielonego przycisku. Kto jest przeciw, przycisk czerwony. Kto się wstrzymał, przycisk żółty. Dziękuję. Dziękuję. Uchwała została podjęta. 19 głosów za. Dziękuję.